Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Justyny Kwiatkowskiej, czyli moim. Uważam, że to jest taka super chwila do celebracji, bo ten pierwszy odcinek jest właśnie nagrywany. Za chwilę się ukaże, będziesz mogła go odsłuchać. I bardzo się z tego cieszę, że wreszcie to nastąpiło. Dlaczego tak długo zwlekałam z podcastami? To ja nagram o tym inny odcinek. Mam już pewne odcinki zaplanowane w kolejności. Więc opowiem Ci o tym kiedy indziej. Ale dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym, czym są archetypy finansowe, bo chcę zacząć od pewnych podstaw i kiedyś, jak będę się odwoływała do archetypów finansowych, to po prostu będę Cię odwoływała do tego odcinka. Więc chcę zacząć nagrywanie tego podcastu i publikowanie go właśnie w pewnej kolejności. Dzięki temu i mnie i Tobie będzie łatwiej w przyswajaniu. Wiedzy, którą mam zamiar się z Tobą dzielić, w sumie to będzie miks wiedzy i doświadczenia, ale to też temat na kolejne odcinki. Zobaczymy, jak to się wszystko układało. Ale czym są archetypy finansowe? I teraz, jak zaczęłam sobie rozpisywać mapę myśli do tego odcinka, to sobie od razu zapisałam takie zdanie, że każdy z nas rodzi się unikatowy. Każdy z nas przychodzi tutaj. Na ten świat ze swoimi darami, talentami, jak i wyzwaniami. I po prostu każdy z nas ma coś innego. Każdy z nas może być w czymś innym dobry i mieć. Innego rodzaju wyzwania. Dla kogoś coś, co w ogóle nie stanowi problemu i przychodzi mu z lekkością, dla kogoś to jest ogromny problem. I właśnie między innymi o tym są archetypy finansowe. Ja kiedyś myślałam, jeszcze dawno temu, przed moim rozwojem osobistym, że to, jacy my jesteśmy, to, jaką my mamy osobowość, z jaką osobowością my też jesteśmy tutaj jako ludzie na tym świecie, to mają wpływ, bardzo duży ma na to wpływ nasze dzieciństwo, środowisko, w jakim byliśmy wychowani, nasi rodzice i tak dalej. I oczywiście oni mają wpływ i te wszystkie zdarzenia i sytuacje, w których uczestniczyliśmy, uczestniczyłyśmy, mają wpływ, ale Zauważyłam też jedną rzecz, że w momencie kiedy zostałam matką, mam dwóch synów, wychowywani są w tym samym domu, mają tych samych rodziców, a jednak są zupełnie inni. I to mi też otworzyło nową klapkę w głowie, bo ja sobie dosyć szybko się zorientowałam, że te dzieci są zupełnie inne. Jak miałam pierwszego syna, to on się budził w innych porach, wymagał innego rodzaju uwagi, niż potem ten, który się rok później po nim urodził. Był zupełnie inny od samego początku. Więc ja wtedy zobaczyłam, że to nie jest tak, że każde niemowlę jest takie same. Ono zupełnie inaczej funkcjonowało, miało inne potrzeby, inaczej mnie wołało, co innego zwracało u siebie uwagę. Było jeden nie przesypiał nocy, drugi przesypiał nocy. To są takie proste rzeczy, ale to już od początku było widać, że to są zupełnie inni ludzie. I tu dochodzimy do miejsca, w którym właśnie zaczynamy mówić o pewnej osobowości finansowej. I z tego co widzę, to każdy z nas właśnie się rodzi z inną osobowością finansową i z, w ogóle z inną osobowością, w tym właśnie też finansową, bo osobowość finansowa jest częścią tej ogólnej całej osobowości. I teraz Kendall Summerhawk jest twórczynią właśnie archetypów finansowych. Ona stworzyła je na bazie koncepcji pracy Karla Gustawa Junga, który no, jest dosyć znany w środowisku rozwojowym, psychologicznym. Jego prace miały duży wkład tutaj do tego wszystkiego, co dzisiaj wiemy. I Kendall Summerhawk, jako twórczyni archetypów finansowych, zaobserwowała i rozpisała takich osiem typów osobowości finansowej. Czyli mamy osiem typów osobowości, z którą na świat przychodzą ludzie. Według pewnych zasad i porządków. I teraz, czym jest taka osobowość finansowa? Jeżeli mm, myślimy sobie o danym człowieku, że on ma pewne cechy osobowości, że na przykład jeden podejmuje większe ryzyko, inny bardziej ma Empatię rozwiniętą od początku, trzeci świetnie się dogoduje z innymi, czwarty od razu ma różne wizje, pomysły, chce je realizować. To są właśnie pewne cechy, które Kendall Summerhog właśnie uporządkowała i nadała tym osobowościom pewną strukturę, pogrupowała je i nazywała. I mamy i wyodrębniła osiem takich osobowości finansowych. I Teraz pokrótce przedstawię ci wszystkie osiem typów, żebyś mogła je sobie zobaczyć. Być może już wykonywałaś test i znasz swoje, oso swoją osobowość, swój archetyp finansowy, a być może nie, dopiero jest to przed tobą, ale niezależnie od tego wszystkiego po prostu wysłuchaj. Bo mamy pierwszą karmicielkę, i inaczej karmicielkę mogłybyśmy nazywać opiekunką. Oczywiście. Te nazwy, które ja przedstawiam, są w formie żeńskiej, bo głównie pracuję z kobietami, ale te same archetypy dotyczą i mężczyzn, więc karmicielka może być po prostu karmicielem, tak? Jeśli chodzi o mężczyzn. Jeżeli tego podcastu słuchają mężczyźni, czy hmm, ty chcesz podesłać swojemu partnerowi ten podcast, to jak najbardziej możesz, tylko mężczyzną czy osoba, która. Hmm, Myślisz o sobie w formie męskiej, po prostu pomyśl o tym, że to jest karmiciel, tak? tak? I znajdź sobie odpowiednik do męskiego nazewnictwa. Więc karmicielka to po prostu opiekunka taka osobowość, która po prostu troszczy się o innych ludzi i naturalnie sprawia, że ludzie są wokół niej, dzięki temu, że hojnie dzieli się ze światem. Swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale także majątkiem, pieniędzmi. To już indywidualnie, bo to nie muszą być koniecznie pieniądze, że rozdaje pieniądze na lewo i prawo, ale może rozdawać swój czas na lewo i prawo co jest ogromnym atutem, jednocześnie może być ogromnym wyzwaniem o czym później opowiem. Innym archetypem jest buntowniczka, inaczej buntownik. Jest to osoba, która po prostu z natury płynie pod prąd. Jeżeli, wiecie, wszyscy płyną z prądem, robią te same rzeczy, wchodzą w te trendy, które się pokazują, to to jest osoba, która robi inaczej, myśli inaczej, działa inaczej, ona woli, lubi, najlepiej się czuje, kiedy robi inaczej niż tłum. I potem można ją tak w pierwszej chwili rozpoznać. Innym archetypem, trzecim jest łączniczka. Łączniczka, jak nazwa wskazuje, po prostu jest świetna w łączeniu, w łączeniu ludzi, w łączeniu idei. I to tak bardzo pokrótce. Kolejnym archetypem jest władczyni, i władczyni jest po prostu stworzona do tego, żeby zbudować imperium to jest osoba z wizjami, to jest osoba, która może stworzyć tutaj coś dużego coś, co ma ogromny wpływ alchemiczka to piąty archetyp i alchemiczka to transformacja to przemiana, to jest ktoś, kto po prostu ucieleśnia manifestacje na takiej zasadzie kolekcjonerka jest świetna w gromadzeniu w tym gromadzeniu pieniędzy i być może kolekcjon od kolekcjonerki to najczęściej będziemy słyszeć, że nie ma ona pieniędzy, ale zaglądając na jej konto okaże się, że ma pieniądze, nawet jak bardzo mało zarabia, to świetna jest w odkładaniu. Marzycielka jest osobą, która sprowadza piękno i lęk lekkość do naszego świata. Jest to osoba, która umie celebrować chwilę, po prostu Kolejny archetyp, ostatni już, to gwiazda i gwiazda to taka magnetyczna liderka. W innym, inaczej można przetłumaczyć gwiazdę jako celebrytkę, czyli kogoś, możemy, moglibyśmy powiedzieć w naszym nowym języku, że jest to Influencerka. Jest to osoba, która wychodzi, pokazuje się i od razu po prostu za nią idą ludzie, bo ona ma tę magnetyczną moc w sobie. I teraz naszą osobowość finansową tworzą trzy pierwsze archetypy, które nam wychodzą w teście. I te trzy pierwsze archetypy mają największy wpływ. I mają jakby największy udział w naszej osobowości finansowej. Bo prawda jest taka, że my mamy te wszystkie jakości w sobie. Każdego archetypu, każdego z tych osiem, ale te trzy pierwsze mają największy wpływ na nasze zachowania, na nasze decyzje, na nasze działania, na to, co robimy i w jaki sposób. Więc. Ja na przykład moim pierwszym archetypiem jest alchemiczka, kolejnym buntowniczka i jeszcze kolejnym łączniczka, i to stanowi moją osobowość finansową, taką naturalną. To, z czym się tutaj urodziłam, co przychodzi mi naturalnie. Nie jestem urodzoną władczynią, nie jestem urodzoną kolekcjonerką i nie będę się identyfikowała z tymi jakościami, bo to nie jest coś, co przychodzi mi naturalnie. Więc to te pierwsze trzy, które ci wyjdą w teście, o których się dowiesz, wypełniając test, tworzą twoją osobowość finansową. Ale tak, niektóre osoby wypełniają sobie test i wychodzi im na przykład Władczyni. I Nagle pojawia się w nich takie wzburzenie wewnętrzne, bo jak to mnie zależy na pieniądzach? W ogóle tutaj nie identyfikują się niektóre osoby, którym wychodzi ten archetyp, z tym archetypem. Albo inna sytuacja: komuś wychodzi karmicielka, i ktoś mówi: Nie, ja nie jestem karmicielką, ja nie chcę być karmicielką, mam tego dosyć. No i to są właśnie takie sytuacje, takie dosyć skrajne, ale o których potrzebuję powiedzieć. Bo żeby móc czerpać ze swojego archetypu, bo każdy archetyp, to jest zbiór talentów i zbiór wyzwań także, ale zbiór talentów, na których możesz budować, na których możesz budować lekkość finansową w swoim życiu. I to jest i to poniekąd mówi o tobie, kim ty jesteś. Kwestii w ujęciu talentów finansowych, oczywiście. I dopóki ty sama, ty sam nie zaakceptujesz tego faktu, kim jesteś, w kontekście archetypów finansowych, będziesz z tym walczyła, nie będziesz się do tego przyznawała albo będziesz uważała, że to jakiś wstyd być takim archetypem, no to nie będziesz mogła w pełni korzystać z darów i z talentów, bo nie będziesz siebie. Tej części siebie, tych jakości w sobie akceptowała. Więc jeżeli my chcemy zaprosić, zaprosić lekkość finansową do swojego życia i żyć w zgodzie ze swoją naturą, ze swoimi właśnie talentami, z tym, co przychodzi nam naturalnie, to jest pierwszy krok: my potrzebujemy zaakceptować to, kim my jesteśmy. I kiedy ktoś mi pisze właśnie po wykonaniu testu na archetypy, że wyszła mi władczyni, a ja nie jestem osobą, której zależy na pieniądzach, to ja właśnie widzę to, że to jest kwestia zaakceptowania siebie, zobaczenia siebie w tej formie. Dlaczego nam trudno czasem zaakceptować to, co nam wychodzi? A no dlatego, że też żyjemy w społeczeństwie. W danej kulturze żyją w nas różne stereotypy, wiemy, co jest społecznie akceptowalne, co nie. Ulegliśmy wszyscy pewnemu programowaniu i jesteśmy w pewien sposób zaprogramowani na pewne rzeczy. Więc, tak, rodzimy się z pewnym zapisem o swoich naturalnych predyspozycjach, ale potem w wyniku Wychowania, środowiska, szkoły, systemów, w których żyjemy, ulegamy pewnym nadpisywaniu, mówiąc językiem takim programistycznym, czyli są informacje w nas nadpisywane przez życie już tutaj, konkretnie na Ziemi, w danym społeczeństwie. I teraz, jeżeli ktoś ma jakby zaprogramowaną wartość, rodzina. Zaprogramowaną wartość, że trzeba tutaj być w wspólnocie dla innych, i na przykład jemu wychodzi, że jest władczynią, naturalną władczynią, jej wychodzi, to to się kłóci z jej systemem wartości, który ona ma wpojony ze względu na środowisko, kulturę, w której została wychowana. I to jakby się kłóci z tym, co ona słyszała, co ona wie jak ona uważa, a z tym co wychodzi naprawdę. Ale to jest taka iluzja oddzielenia, że my nie możemy na przykład robić kariery i jednocześnie być świetnymi matkami. To jest wszystko iluzja, to jest kwestia przekonań. Ja też do tego dojdę w swoich podcastach. Jeżeli już dłużej jesteś w mojej społeczności, to na pewno też o tym wiesz, ale to jest coś, o czym warto powiedzieć, żeby zostało zapisane też na dłużej. Więc po pierwsze, my potrzebujemy zaakceptować naszą osobowość, zaakceptować kim jesteśmy, powiedzieć ok, jestem karmicielką, jestem dobra w dawaniu innym ludziom, ok, jestem władczynią, Mam w naturze taką jakość w sobie, że mogę budować imperium i jestem do tego stworzona. Czyli pierwsza co potrzebujemy zaakceptować kim jesteśmy. I ja wiem o czym mówię, ponieważ kiedy ja pierwszy raz zrobiłam test, to był w 2016 albo 17 rok i mi wyszła alchemiczka. To ja się popatrzyłam, tak z politowaniem na siebie alchemiczka. Alchemiczka, naprawdę alchemiczka, <laughs> bo byłam osobą, która bardzo twardo stąpała po ziemi, uważała, że marzenia są dla tych, co tylko leżą na zielonej trawce i patrzą w niebo i nic nie robią. I alchemiczka kojarzyła mi się z jakąś magią, z czymś totalnie mało przyziemnym, a ja wtedy byłam bardzo mocno przyziemna. Więc pierwszy raz, jak zobaczyłam, Właśnie wynik swojego testu i wyszło mi niealchemicz, że jestem alchemiczką, to po prostu popukałam się w głowę i poszłam dalej. Ale to bym mnie pracowało, bo po pierwsze, właśnie nie byłam w stanie zaakceptować tej jakości w sobie. Uważałam, że to jest jakieś zbędne, niepotrzebne. Nic z tym nie zrobię. Co z tego, że jestem alchemiczką? Jak. Ja nie wierzę w to. No, i właśnie to było sedno, żeby zobaczyć siebie oczami z innej perspektywy, sprawdzić swoją naturę, czy rzeczywiście ja mam w sobie takie jakości, bo fakt jest taki: to ja odpowiadałam na te pytania, ja zaznaczałam odpowiedzi na te pytania, które są w teście. Te wszystkie osoby, które wypełniają test, one odpowiadają na te pytania, one zaznaczają odpowiedzi, i te odpowiedzi sugerują, i dają odpowiedź, jaki to jest archetyp. Więc to nie jest tak, że to odpowiadanie w teście na pytania to jest po prostu coś z totalnie z kosmosu i wyniki są totalnie niesparowane. Wyniki są sparowane w korelacji do tego, jakie padają odpowiedzi. Więc takie padły odpowiedzi. I te odpowiedzi, które padły, sugerują, że Twoim archetypem jest właśnie ten archetyp, który ci wyszedł. Jako pierwszy. Potem jako drugi, jako trzeci. Pierwszy archetyp, który ci wychodzi, jest dominującym archetypem w twojej osobowości finansowej. Jak, jak moim jest alchemiczka. I to jest twój pierwszy archetyp, który dominuje. Dwa pozostałe, które ci wychodzą, uzupełniają twoją osobowość finansową. W moim przypadku jest to Buntowniczka i Łączniczka. I ja przez lata, zanim poznałam w ogóle archetypy finansowe, jak Głównie korzystałam, nieświadomie to robiłam, tylko po prostu uważałam, że taka jest moja natura ale korzystałam głównie z energii buntowniczki. Na buntowniczce, z energii buntowniczki robiłam pewne rzeczy. Nie podobały mi się pewne rzeczy, chciałam je zmieniać i właśnie wykorzystywałam do tego energię buntowniczki, ale to jest mój drugi archetyp, nie pierwszy, więc nie korzystałam z pełnego potencjału swojej pełnej osobowości finansowej, bazując tylko głównie na jednym archetypie. Robiąc to świadomie i to na drugim. Więc przyjrzyj się temu uważnie, co ci wyszło i jak ty się czujesz z tymi wynikami. Na ile ty jesteś w stanie zaakceptować to, że jesteś władczynią, a może karmicielką, a może łączniczką? A może wyjdzie ci przekonanie, no dobra, jestem marzycielką, ale jak tu zarabiać na wprowadzaniu piękna i lekkości do tego świata? To są pytania, z którymi warto pobyć, ale najpierw zaakceptować to, kim jesteś. I dwa, dostrzec potencjał swojej osobowości, czyli zacząć sobie zadawać pytania, jak by wyglądało życie moje, kiedybym mogła zarabiać na tych talentach, które stoją za moim archetypem finansowym. Jak mogę zarabiać na tym, że Pomagam ludziom, lubię ludziom pomagać i jest dużo ludzi wokół mnie. Jak mogę zarabiać na tym, że mam takie wizje? Jak mogę zarabiać z lekkością na tym, że uwielbiam piękno? Jak mogę na tym zarabiać, że wychodzę, a ludzie mnie słuchają? Warto zacząć sobie po prostu zadawać takie pytania, bo one no, otwierają nam nowe perspektywy, nowe drogi, mogą zacząć nam wpadać nowe pomysły. Ale. Każdy talent, który stoi za danym archetypem, albo każdy archetyp, ma swoją jasną stronę mocy i też ma swoją ciemną stronę mocy. Tak jak moneta, ma dwie strony są monety, jak dzień i noc. Po prostu żyjemy w świecie dualnym i możemy wykorzystywać coś, co może być naszym darem, coś, co może być naszym talentem. Jednocześnie może być naszym największym wyzwaniem życiowym. Ta sama rzecz, a mogą być dwie zupełnie różne perspektywy. Na przykład karmicielka. Karmicielka hojnie daje innym. Dzięki temu, Dlatego wokół niej jest dużo ludzi, bo ludzie wiedzą, że od niej mogą uzyskać wsparcie, że mogą ją prosić o pomoc, że ona im nie odmówi, bo ona dba o innych, bo nie jest stereotypową egoistką, tak? I w momencie, kiedy karmicielka nie panuje nad swoim darem, świadomie go nie wykorzystuje, to może to się przerodzić w to, że wszyscy zaczynają, na przykład w pracy, karmicielce, dawać różne zadania, rzeczy, z czymś nie zrobili, a to weź mi pomóż, albo klienci umawiają się, umawiasz się z klientami, jeżeli to ciebie dotyczy, na sesję 60-minutową, 90-minutową, potem ona trwa dwie godziny, 3 godziny, potem są, przez miesiąc piszą do ciebie maile, gdzie ty się umawiałaś tylko na przykład na sesję. I ty. Jak oni cię proszą, to ty to robisz i masz więcej roboty, masz więcej zadań, więcej czasu zaczynasz spędzać w pracy, jesteś coraz więcej zmęczona, a potem sfrustrowana, w ogóle już nie masz czasu dla siebie i na swoje potrzeby. Właśnie dlatego, że masz taki i Talent, który nie został jakby okiełznany. Bo my z naszych talentów potrzebujemy nauczyć się korzystać. Bo to, że. Jest dużo ludzi wokół ciebie, że przyciągasz właśnie ludzi, że naturalnie budujesz społeczność. To jest piękny dar, z którego można wspaniale korzystać, żeby zarabiać z lekkością. Ale z drugiej strony, jeżeli nie nauczysz się stawiać granic, nie nauczysz się, nie przetransformujesz pewnych przekonań w sobie odnośnie asertywności, odnośnie tego, że jak komuś odmawiamy, to coś tam, ale też nie zaczniesz Traktować bardziej priorytetowo swoich potrzeb, no to ten dar, talent idzie w kierunku takiego rozwoju, że ty zaczynasz na tym po prostu tracić. Tak samo władczyni, jej pracowitość, jej to wielkie zaangażowanie w realizowanie wizji, to, że naturalnie jej przychodzą takie pomysły, które wymagają właśnie dużych nakładów pracy. Kiedy jest to nieokiełznane, może się przerodzić w pracoholizm, może się przerodzić w wypalenie zawodowe, może się przerodzić w depresję. Więc nasze talenty, z jednej strony to perspektywa do obfitości, lekkości życia z naturalnym naszym cyklem, z drugiej strony potrzebujemy nauczyć się nimi zarządzać, nauczyć się z nimi być. W taki dobry dla nas i dla innych sposób, żeby to nie poszło w inną skrajność. Bo każda skrajność no, nie jest wspierająca w swoich konsekwencjach dla nas. I to jest zupełnie naturalne. To samo jest i występuje w naturze. Bo nawet naturalnie czysta woda może być toksyczna. To jest tylko i wyłącznie kwestia tej dawki. Więc jak my, ze swoimi talentami po prostu zaczynamy je wykorzystywać, ale mm, po prostu jak leci, bez y, sprawdzania tego ze sobą, bez naszej pełnej świadomości, no to to po prostu zaczyna być toksyczne. I na to bym ci chciała właśnie zwrócić uwagę, że twój dar, twój talent może stać się jednocześnie twoim największym wyzwaniem w życiu. Jak dzień i noc. Bo wszystko ma te dwie strony, i warto świadomie sobie na to popatrzeć. Więc, jeżeli nie znasz swojego archetypu finansowego, to zapraszam Cię na moją stronę, abyś wypełniła bezpłatnie test, abyś wypełnił bezpłatnie test. Moja strona to www.zbanafinansowo.pl. Od, od razu znajdziesz tam odnośnik do wypełnienia testu i po wypełnieniu testu. Poznasz wyniki, gdzie ci pokażę, które są twoje pierwsze trzy archetypy, które budują twoją osobowość finansową, a także dowiesz się więcej o swoim dominującym archetypie i jakie talenty za nim. Stoją. Mam nadzieję, że ten podcast, ten odcinek, w którym mówię o tych archetypach i wyjaśniam, czym są, dużo Ci wyjaśnił i wzbudził Twoją ciekawość, żeby poeksplorować sobie swoje talenty i swoją osobowość finansową. Możesz też podać dalej ten podcast, jeżeli będziesz chciała kogoś zainspirować takim innym podejściem do swoich talentów, ja będę rozwijała ten wątek, więc pozostańmy w kontakcie i do zobaczenia, do usłyszenia.